Zanim zaczniemy ten film, chciałbym wszystkich zaprosić bardzo serdecznie na giełdę, która odbędzie się w moim rodzinnym mieście, czyli w Rybniku, 14 marca 2020 roku, czyli za 8 dni, jeśli oglądacie ten film w sobotę. Będę tam ja z całą moją ofertą, z wszystkimi moimi pająkami, z masą energii. Liczę na to, że wpadniecie do mnie na stolik, zrobić jakieś zakupy, pogadać, zrobić fotę, przybić pionę. I co? Lecimy z odcinkiem. Siema, z tej strony ponownie Przemek z kanału Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj odcinek typowo afrykański, a mianowicie przyszła mi paczka z naprawdę grubym rarytasem. Pewnie pokażę Wam za chwilkę. Natomiast oprócz tego, że mamy dosyć ciekawą pakę, to mam do odebrania kokon ptasznika także z Afryki. Jest to Ceratogyrus marshalli. Moja sonica, która... od chyba dwóch wylinek nie dała mi kokonu, natomiast pierwszy kokon był naprawdę owocny, było tam ponad 260 sztuk, zatem dosyć fajna kula. W pierwszej kolejności polecimy z paką, ponieważ chciałbym zobaczyć, jak te pająki się trzymają. No i co? Zaczynamy! Dobra, zatem lecimy z paką. Wyciągnąłem tutaj karteczkę nadania, żeby nie widniały żadne dane, czy to moje, czy nadającego. Coś o tym pajączku. Jest to pająk z rodzaju Pterinochilus. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że udało mi się je dorwać. Ornataluzem, jednak to nie ornataluzem. A Pterinochilus DCF. To, że to jest DCF, to nie znaczy, że już wiecie, jaki konkretnie DCF. Zdradzę Wam, co tutaj siedzi. Siedzi tutaj 20 sztuk Pterinochilus DCF Mikumi. Kupiłem je od wcześniej wspomnianego Piotrka. 20 sztuk. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, czyli na tyle, na ile się umawialiśmy. Sztuki fajne, rozkarmione, widać, że zadbane, kompletne, z kompletem odnóży, zatem żyć nie umierać. Obowiązkowo teraz przygotuję dla nich na szybko pojemniczki, wrzucam je oczywiście w te eleganckie 100 ml, oczywiście dostępne na sklepie w bardzo, bardzo dużym nakładzie. I co? Przekładamy, pokażę Wam, jak one wyglądają i może zrobimy jakieś porównanie na przykład do Usambary, czy jakkolwiek różnice można przy nich dostrzec. Mikumi przełożone, fajne, rozkarmione maluchy, z jednym nieco problem, natomiast wszystko wydaje się jak najbardziej w porządku. Cóż mogę więcej powiedzieć? Maluchy chodzą, już pęczynują. Sprawdźmy teraz może, jak one wypadają w porównaniu do Usambar. Zbytnio tej różnicy nie znajdziemy, natomiast może ktoś ci dostrzegnie. Mikumi, a tutaj obok Usambara. No niby różnica jest, ale przysięgam Wam, że jeśli mielibyście dwa te pająki i wybrać, który z nich to Usambarka, a który z nich to Mikumi, na pewno byście nie wytypowali poprawnie, a może byście strzelili, ale tak, żeby rozpoznać, która to lipa. No nic. Dobra, młodziaki opisane, wszystko jest elegancko, fajnie, kolejny gatunek u mnie w hodowli, dosyć długo nie był dostępny w handlu i zakładam, że teraz przez jakiś czas znowu go nie będzie. Cieszę się, że udało mi się parę sztuk wyrwać. No i co? Teraz lecimy z nieco bardziej popularnym pająkiem z Afryki, ale ceraty to ceraty i są naprawdę urokliwymi pająkami. Wiem, że je lubicie, często pytacie, zatem sprawdźmy, czy cokolwiek z tego kokonu wyszło. Dobra, zatem na kadr wchodzi terrarium z moją poczciwą samiczką Ceratogyrus. Jeśli chodzi o tą samicę, to jest ona naprawdę sporych rozmiarów, dorodna sztuka. Miejsce, w którym jest kokon, bo pewnie go nie zobaczycie, ale kokon siedzi w tym miejscu. Jest to gniazdo tej samicy. Zauważyłem go dosyć przypadkowo. Minęło już, kurde, z 3 tygodnie, odkąd ta samica z nim tu siedzi. Kopulowała z jednym samczorem.
i kopulacji nie powtarzałem. W tym momencie samiczkę z gniazda należy wygonić, ponieważ afrykańskie pająki budują, już wam pokazuję, nie taki standardowy kokon w formie kulki, a raczej budują taki hamak. Nie wiem, czy go tam dostrzegacie, raczej nie. Zaraz wam go pokażę. Właśnie to wyróżnia kokony afrykańskich pająków od pająków czy to azjatyckich, czy z Ameryki. No i samiczka tam elegancko stoi, będzie zdecydowanie bronić kokonu. Powiem wam, że w momencie, gdy samicę zobaczyłem, jak ona wygląda po tak długim czasie niejedzenia, naprawdę się zmartwiłem. Z tego też powodu samicę nakarmiłem. Nie mam tego w zwyczaju robić, gdy samica siedzi z kokonem. Natomiast no, w tym wypadku biedna wyszła tutaj gdzieś po prostu do niemalże wentylacji, prosząc o jakiegoś turasa, zatem coś tam jej zarzuciłem. Nie wiem, jak ją stąd zasadniczo wygonić. No, to ułożenie gniazda jest dosyć dla mnie takie niefartowne. Spróbujemy to gniazdo od razu nieco bardziej rozerwać. Dobra. Jakby ją stąd wygonić. Trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić kokonu. Afrykańskie pająki wbudowują właśnie kokon, ten hamak w gniazdo i zasadniczo w moim przypadku, gdy na przykład mam kokon, czy to jakieś ceraty, to po prostu tego pająka z tego gniazda wyciągam. One zasadniczo tego kokonu nie pilnują, może nie pilnują, ale są zbędne w tym gnieździe, a jest szansa zawsze, że ten kokon zjedzą, zatem samicę wyciągam. Dobra, mam już nieco łatwiejszy dostęp do samicy, którą teraz próbuję przegonić. Dobra, pyk, samiczka jest w moich rękach. Samiczka zgarnięta. Zobaczcie, jakie ona ma chudziutkie odwłokce opofalowane. Obowiązkowo musimy ją później dobrze rozkarmić. Ale teraz najważniejszą rzeczą jest wyciągnięcie tego kokonu z Saigonu, jaki się tam zrobił. Dobra, mamy hamak. Wiem, że zbytnio nic tutaj nie widzicie, ale ja kokon już przechwyciłem. No i dobra, otwieramy. Zbytnio optymistycznie do tego kokonu nastawiony nie jestem. Po tym, co czuję pod palcami. Kokon wydaje mi się jest sklejony w środku. O, jajka już widoczne. No niestety, raczej jest klops. No niestety, moi drodzy, z kokonu jeden wielki klops, kokon niezapłodniony, tutaj jakaś część obrzędu, no i nic, niestety, kokon do wyrzucenia, szkoda, bo bardzo liczyłem na ten kokon, no niestety samiczka tym razem nie dała rady, już wam ją pokazuję, jak ona wygląda. Tak wygląda samica, popatrzcie na ten odwłok, jaki pomarszczony cały. No taki kokon jest naprawdę wycieńczający dla takiego pajączka. Charakterystyczny róg dla ceraty. Oczka, bardzo duża samica. Cóż mogę więcej powiedzieć? No nic, tak to wygląda, nie ma co się łamać. Liczę, że następny kokon będzie lepszy. Biała wlepka na terrarium ląduje. Cóż, jak widzicie, nie wszystko na hodowli wychodzi. Powtarzam to zawsze, że jest to czysta loteria. Tutaj tak naprawdę jest tyle rzeczy, która może nie pójść, że taki kokon to nie tyle, co duża ilość, często duża ilość doświadczenia, co naprawdę ogromna ilość szczęścia. Zatem nie załamujcie się, jeśli coś wam nie wychodzi. Po prostu próbujcie aż do skutku. Dobrym przykładem jest chociażby jeden z moich ostatnich filmów, tutaj wam się wyświetla. Zapraszam was po zobaczeniu tego odcinka.
z Nando Tripepi, także próbowałem, w końcu się udało. Cóż mogę powiedzieć, zobaczyliśmy dzisiaj troszkę Afryki. Jeśli chodzi o Afrykę, to we wtorek najprawdopodobniej wpadnie fajny film właśnie z udziałem także afrykańskich pająków i nie tylko, ale więcej wam nie zdradzam. Mam nadzieję, że wam film się spodobał. Dajcie znać koniecznie, zostawcie lajka pod tym filmem, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ dalej spora część osób, które ogląda moje filmy regularnie, mnie nie subskrybuje. To tyle z mojej strony, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Wpadajcie na sklep, trzymajcie się, cześć!